Witajcie, kochani. Witam Was tym razem z kuchni, nie spod szklarni. Już podebrałem ogóreczki, podebrałem pomidorki i czas coś z nich zrobić. Robię już jakieś przetwory, mam zrobionych sałatek wielowarzywnych, mam zrobione, słuchajcie, ogórki kiszone, konserwowych w tym roku również nie będę robił. No teraz chciałbym zrobić troszeczkę takich przetworów stricto z pomidorków. Z uwagi na to, że pomidory obrodziły w tym roku u mnie, posadziłem ich mnóstwo, część już niestety, ale no już zamarła. Wczoraj na przykład podbierałem, no i tak ruszałem te krzaczki, które już uschły, się okazuje, że coś podgryzło korzenie, więc to tutaj żadna jakoś tam błąd z mojej strony nie nastąpił, że nie dopilnowałem, brak pielęgnacji, po prostu no, jest jakiś robaczek, który no, również poznał się na smaku tych moich pomidorów. No, on tak bardziej z tych niższych partii zbiera to, co zasadziłem. No, ja zbieram te takie bardziej, moim zdaniem, czerwone owoce. No, pomidorki mają taki bardzo ciekawy kolor. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o pomidorki, jak słyszycie, to już zresztą mam bałagan. Słuchajcie, mam troszeczkę, tu ogarnąłem na blacie, ale tu kuchenka to nie chcę mówić, co jest, ale wyczyszczę to, jak skończę, bo tu cały czas coś się dzieje, także jeszcze tutaj zamieszam sobie to, co tutaj w tym garnku się robi. Słuchajcie, może zacznę od pomidorów. Tak jak już pokazywałem wcześniej, mam, tak do kamery bardziej, mam kilka odmian pomidorków. Są właśnie takie, to coś w rodzaju takiego malinowego. Także ich jest też 2-3 rodzaje. Różnią się właśnie tutaj tymi końcówkami. Mam jeszcze takie, to są jakieś paprykowe pomidorki. Za chwilę ja je przekroję, będę wrzucał do tego gara, co się gotują, no tu się nie będę powtarzał. No i te kolejne, tak, to to już taki mój celowy w tym roku był zakup właśnie pod kątem przetwórstwa, pod kątem właśnie przerobienia na różnego rodzaju przetwory z pomidorów. Dobra, słuchajcie, to skoro tak, robiłem dwa keczupy, dwa rodzaje keczupów, to jest jeden, ten, który robiłem pierwszy, rozpoznaję po konsystencji, troszkę go mocno zredukowałem, jest naprawdę gęsty. To jest ketchup, który zrobiłem jako pierwszy, taką próbę. Później zrobiłem drugi, on jest rzadszy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że go mniej zredukowałem. Ten jest rzadszy i jest zupełnie inna receptura, inny przepis, ale stwierdziłem, że połączę te dwa przepisy w jeden i będę właśnie robił jak zawsze. Coś takiego, że będzie łączyło te dwie cechy ze sobą. Także myślę, że to będzie taki mój ideał, jeżeli chodzi o ketchup. Ketchup będę robił dla siebie, także to jest bardzo pracochłonne zajęcie. I teraz tak się zastanawiam, słuchajcie, ale to później do tego przejdę. Jak nas oszukują w sklepach? Ja, żeby ten słoiczek wyrobić ketchupu, musiałam zużyć naprawdę mnóstwo owoców, więc jeżeli nam piszą, że 100 gramów powstało ze 160, to jest to mało zredukowane, to jest dodana skrobia jako zagęstnik, więc nie do końca kupujemy pomidorki, ale to jest moje, także wiem, co będę jadł. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do teraz rozkraiwania pomidorów. I za chwilę pokażę właśnie, jak one wyglądają w środku. Tak one wyglądają. Są miękkie, czyli takie bardziej, dużo wody mają. Bardziej myślę, że do takiego bezpośredniego spożycia, jeżeli ktoś lubi, bo są osoby, które wolą takie twardsze. Ja z kolei te twardsze pomidorki używam, więc wykreiwuję tak, żeby nie było tego. I wrzucamy do gotujących się pomidorów. No i teraz przejdziemy do tych. To są jeszcze inne, aczkolwiek też podobne, ale różnią się właśnie tutaj tym kształtem i wielkością pestek, aczkolwiek też mają wolne przestrzenie i widać, że jakieś geny z papryki są przeniesione. Także słuchajcie, jeżeli to jest taki paprykowy pomidor, no to
robiąc jakiś koncentrat, przecier pomidorowy, czy też ketchup, no nie trzeba żadnych dodatków. Wystarczy takiego pomidorka wrzucić i z niego zrobić. Także o, a to jeszcze chyba jest trzecia odmiana, jeszcze inna. Z tych takich właśnie twardych, tak, to jeszcze jest inne. To też tak pomiędzy tymi malinowymi, a tymi paprykowymi. Też już tak bardziej wypełnione, też są mięsiste. Też ta część tutaj jest taka dłuższa, grubsza. Witajcie ponownie. Pomidorki się gotują. Gotuję je około półtorej godziny, w zależności od tego, jak one się rozpadną. Chodzi o to, żeby się wygotowały. Gotuję, słuchajcie, bo tylko teraz na potrzeby filmu wrzuciłem kilka sztuk innych odmian, ale generalnie gotuję jednej odmiany i właśnie tam już mi się gotuje przecier, właśnie który uzyskałem właśnie z takiego garnka. I teraz jak ja to później przerabiam jeszcze. Mam taką maszynkę, tą maszynkę dostałem. Zamówiłem sobie przystawkę do maszynki do mielenia mięsa elektrycznej. Początkowo robiłem to w sitku, czyli przesypywałem to, przelewałem to do sitka, tam wałeczkiem ładnie, tak skrupulatnie, raz przy razie przecierałem. To przechodziło przez te drobne oczka w sitku, było dobrze, dopóki mi się po prostu to sitko nie rozsypało. Także no, miałem tą maszynkę, mówię, to spróbuję tą maszynką. I właśnie, żeby tą maszynkę robić, to trzeba przygotować pomidorki. Także pomidorki po pierwsze muszą być mocno dojrzałe. Najlepiej gdyby były jednej bądź dwóch odmian, ale podobnych odmian, i ja je przygotowuję. Tak jak widzieliście, przekrajowuję na pół. Jeżeli potrzeba, to wykrajowuję te tak zwane, ja nazywam te środki, te a la głąby. Wykrajowuję to i po prostu gotuję, aż one się zaczynają rozpadać. Także tutaj one jeszcze się będą długo gotowały, takie z wierzchu wyciągnąłem kilka sztuk, tak żeby wam tutaj pokazać, jak to wychodzi. Jest, jaka różnica jest między właśnie sitkiem a tą maszynką. Ta maszynka, powiem szczerze, gdyby była metalowa, by było super, a tak ona mi tu jeździ, ja ją sobie tutaj muszę przytrzymywać i tak dalej, ale zaraz wam pokażę, jaka jest różnica między sitkiem, właśnie tą różnicę, którą zauważyłem. Także to ja sobie to tak może przytrzymam, no i już zaczyna jeździć. Także jest troszeczkę zabawy, ale robi swoją robotę. Także to ładnie tutaj. O! I właśnie wezmę sobie coś. Pokażę, jak to wygląda. Jeżeli mamy te fajne pomidorki, to ten przecier jest właściwie taki dosyć gęsty. O! No jest woda, to wszystko, to później zredukujemy. No i jest jeden plus jeszcze tych moich pomidorów. Otóż taki, że nie trzeba dodawać cukru, one są same w sobie słodkie. Także bardzo się cieszę z tego powodu. No i teraz pokażę wam, co wychodzi tutaj na końcu tej. To jest sama skórka, ona jest pozbawiona tego miąższu i tak dalej. Gdy robiłem to w sitku, to niestety, ale sporo na skórkach zostawało, także sporo wyrzucałem. A tutaj mam taką suchą skórkę i pastki. No to te pomidorki już przetarłem. Także to trafia tutaj do jeszcze przygotowania. Do zredukowania. Gorąco. Ach, niekomfortowo, no ale cóż zrobić. Przydałaby się tutaj jakaś klimatyzacja. Jeszcze przypomnę, że potrzebna jest sól do tego przecieru. Ja tu tak sobie pod koniec dodaję, bo to się redukuje, także tej wody jest mniej, więc zmniejsza swoją objętość, więc tak ostatecznie doprawiam pod koniec gotowania. Także tutaj ja to robiłem taką metodą prób i błędów, także myślę, że tu wyszło około 2,5-3 łyżek, tak oceniam. Także tutaj też każdy musi po swojemu to wytestować. No sól jest konieczna, bo to jest naturalny konserwat. Dobra. I ja będę właśnie przelewał do półlitrowych słoików. Także ja to robię tak po swojemu.
Robię to zawsze w taki sposób, że nalewam, ogrzewam słoik. Także teraz będę sobie już śmiało wlewał, wiedząc, że nie powinien mi pęknąć, jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło. Tak samo jak pasteryzuję, też wkładam do garnka. Nie kładę żadnej szmatki, nic. No i tutaj dobrze jest przetrzeć. Staram się, jak nalewam, żeby nie rozchlapać. No i oczywiście wybrałem sobie nakrętki z motywem pomidorka, żeby później było łatwiej. No i tak gorące po prostu zakręcam. Nie przekręcam tego do góry dnem. Po prostu tak stawiam i powinno się zawykować. Powinno chwycić, tak jak niektórzy mówią. Taka moja metoda. Soki, syropy, jak robiłem z mniszka, pamiętacie, w ubiegłym roku, czy teraz ten przecier, to właśnie w ten sposób robię. Ogrzewam słoik, a najgorzej, jak jest on zimny, wodą myty, płukany, to wtedy ta temperatura jest różnica duża temperatur i może wtedy się coś zadziać. No te są troszeczkę inne, ale też wybrałem z motywem pomidorka, żeby było. Także jak będę szedł, kupował sobie nakrętki, to właśnie zdecyduję się na takie, jeżeli będą. No i tak słoiczek po słoiczku. Gorąco, gorąco. No mówię, przydałaby się tutaj klimatyzacja. Dobrze, ja sobie powolutku będę nalewał słoiczki, bo jeszcze kilka sztuk będzie, także wypróżnię garnek za chwilę. Tamto mi się dogotuje. Przemiałę przez maszynkę, przerobię to. Kolejne tutaj już czekają pomidorki, które będę kroił, wrzucał do garnka i tak taśmowo, słuchajcie, no, żeby poświęcić sobie ten 1, 2 czy 3 dni właśnie tylko na to, żeby nie robić tego z doskoku. I jeżeli, słuchajcie, jeszcze takie pytanie moje do Was, jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił przepis na ten mój ketchup, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie właśnie jeszcze zrobię jeden filmik na temat właśnie przepisu na ketchup, jaki ja sobie wypracowałem. Nie ukrywam, że gdzieś tam się posiłkowałem jakimiś materiałami z internetu, ale ja zawsze robię to na takiej zasadzie, że nie w typu kopiuj, wklej, tylko po prostu jest jakaś baza, jest jakaś podstawa. Tak samo jak bazą jest właśnie ten koncentrat, który będę robił. Także jeżeli bym sobie to bardziej zredukował, to będzie to taką doskonałą bazą do tego ketchupu. Także ja zawsze tak co sobie po swojemu wypracowuję i mogę się tym z Wami podzielić, jeżeli będziecie chcieli. To by było na dzisiaj tyle. No mam nadzieję, że nie zanudziłem, że no, temat jest banalny, ale może nie wszyscy wiedzą, także nawet ja tutaj sposób przecierania tych pomidorków, przetwarzania, wyciskania soku, no najbardziej byłbym zadowolony, gdyby przyszła już do mnie ta nasadka do maszynki, do mielenia, także no ja z niecierpliwością czekam, bo to ułatwi mi pracę, a jeżeli nie, to ja sobie tą maszynkę obsadzę gdzieś na jakiejś desce, ją sobie zamocuję odpowiednio, zrobię jakieś zamocowania, żeby ona mi się nie kręciła i wtedy korbą będę kręcił i też dam radę, bo też idzie. Także tu zauważyłem, że im mocniej rozgotuję te pomidorki, przygotuję je do przetworzenia, tym lżej to później idzie. No i tak, żeby nie myć tego, nie czyścić i tak dalej, to po prostu robię to maszynowo. Kończę jedną partię, zaczynam drugą, tak żeby nie tracić czasu na niepotrzebne rzeczy. Dobra, to tyle. Słuchajcie, z mojej strony mam nadzieję jeszcze raz, że nie zanudziłem, że temat, pomimo tego, że banalny, że no komuś coś może podpowiedziałem, może zasugerowałem, może zaświeciła się jakaś lampka, także będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się swoimi spostrzeżeniami, może swoimi sposobami, jak Wy to robicie w komentarzach. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, za poświęcony czas. No i czekam na komentarze, na Wasze sugestie, Wasze informacje. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.